Jeśli zaczynamy uczyć się chemii, szczególnie chemii organicznej, częstym problemem jest poprawna nomenklatura, czyli nazewnictwo związków chemicznych, a także problem stanowi sposób zapisu ich struktury. W tym i kilku kolejnych nagraniach zajmiemy się właśnie nazewnictwem i sposobem zapisu wzorów węglowodorów. Węglowodory. Jak sama nazwa mówi, zbudowane są z atomów węgla i wodoru. Dokładniej węglowodory zbudowane są ze szkieletu węglowego łańcucha powiązanych ze sobą atomów węgla i przyłączonych do tego szkieletów atomu wodoru. Jeśli mamy atom węgla, to na podstawie analizy układu okresowego pierwiastków wiemy, że ma on sześć elektronów. Dwa spośród nich znajdują się na pierwszej powłoce elektronowej natomiast pozostałe cztery na drugiej walencyjnej powłoce elektronowej. Do korzystnej energetycznie konfiguracji elektronowej każdemu atomowi węgla brakuje czterech elektronów. Te cztery elektrony atom węgla może pozyskać, tworząc związania chemiczne z innymi atomami. W przypadku węglowodorów będą to atomy węgla lub atomy wodoru. Warto zapamiętać, że w chemii organicznej Atom węgla jest zawsze czterowiązalny. To znaczy, że dzięki utworzeniu czterech wiązań pozyskuje cztery dodatkowe elektrony, a tym samym uzyskuje oktet elektronowy na ostatniej powłoce elektronowej. Jeśli atom węgla będzie tworzył wiązanie z atomami wodoru, to z racji tego, że każdy atom wodoru ma jeden elektron walencyjny, to jeden atom węgla połączy się z czterema atomami wodoru. Za pomocą czterech wiązań chemicznych. Będą to wiązania pojedyncze. Dzięki utworzeniu wiązań chemicznych i uwspólnieniu elektronów atom węgla będzie miał 8 elektronów. Natomiast każdy atom wodoru zyskał dodatkowo po jednym elektronie. I ma dwa elektrony, ma dublet elektronowy. A to, przypomnę, jest bardzo korzystne energetycznie dla atomu wodoru, a także dla atomu Helu. Warto wiedzieć, że istnieje kilka sposobów zapisu takiej cząsteczki. Pierwszy sposób to taki, w którym wszystkie elektrony walencyjne zaznacza się za pomocą kropek. I tak to zrobiłam tutaj. Taki wzór nazywamy wzorem elektronowym kropkowym. Każda kropka to elektron. Jeśli dwa elektrony łączą się tworząc związanie chemiczne, to należy te kropki zapisać obok siebie. Innym sposobem jest zaznaczenie par elektronowych za pomocą linii. Taki wzór nazywa się wzorem elektronowym kreskowym. Jedna linia to dwa elektrony tworzące wiążącą parę elektronową, tworzące wiązanie chemiczne. Struktura tej cząsteczki metanu za pomocą wzoru elektronowego liniowego przedstawia się następująco. Tutaj widzisz, że masz do czynienia z raz, dwa, trzy, cztery, czterema wiązaniami chemicznymi. Każde z tych wiązań składa się z dwóch elektronów. Jeden elektron pochodzi od atomu węgla i jeden elektron od atomu wodoru. Przejdźmy do bardziej złożonego węglowodoru. Powiedzmy, że mam łańcuch zbudowanych z trzech atomów węgla. Każdy węgiel ma cztery elektrony walencyjne. Każdy atom węgla dąży do oktetu elektronowego. Więc każdemu brak jest po cztery elektrony. Skoro mamy łańcuch, to atomy węgla muszą być ze sobą połączone za pomocą wiązań chemicznych. Rozważmy przypadek, kiedy mamy do czynienia jedynie z wiązaniami pojedynczymi. Taki węglowodór, gdzie masz trzy atomy węgla połączone ze sobą jedynie za pomocą wiązań pojedynczych, to propan. Więc tutaj mamy jedno wiązanie pojedyncze i tutaj. Dzięki utworzeniu tych wiązań pierwszy atom węgla ma już 5 elektronów. Brakuje mu jeszcze trzech do utworzenia oktetu, więc utworzy trzy wiązania z trzema atomami wodoru. Drugi atom węgla w chwili obecnej ma już raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć elektronów na ostatniej powłoce, więc brakuje mu jeszcze dwóch elektronów, które uzyska dzięki utworzeniu wiązań chemicznych z dwoma atomami wodorów. Teraz drugi atom węgla w węglowodorze również ma oktet elektronowy. I ostatni, trzeci atom węgla, podobnie jak pierwszy, utworzy jeszcze trzy wiązania z trzema atomami wodorów. Ponownie zapisałam wzór elektronowy kropkowy. Teraz spróbuj zapisać wzór elektronowy kreskowy. Każda para elektronowa w zapisie kreskowym to jedna kreska. Czy Twój wzór elektronowy kreskowy wygląda następująco? W tym przypadku nie mamy do czynienia z niewiążącymi parami elektronowymi, więc ten wzór możemy również nazwać wzorem strukturalnym. Tego typu wzór przedstawia sposób powiązania poszczególnych atomów w cząsteczce. Kolejnym sposobem przedstawiającym strukturę cząsteczki jest wzór półstrukturalny, nazywany również wzorem grupowym. Wzory grupowe mają na celu uproszczenie zapisu, ale mimo to nadal przedstawiają strukturę związku. We wzorze półstrukturalnym związków organicznych uwzględnia się jedynie wiązania pomiędzy atomami węgla. W propanie możemy wyróżnić trzy części. Jest to otoczenie każdego atomu węgla. Więc wzór półstrukturalny propanu wygląda następująco. Istnieje jeszcze krótszy sposób zapisu cząsteczki związku organicznego za pomocą wzoru szkieletowego. Przy zapisie tego typu wzorów nie należy zapisywać symboli atomów węgla. Ale trzeba pamiętać, że występują one na wszystkich przecięciach linii. I na ich końcach. W domyśle należy dopełnić związek atomami wodorów tak, aby każdy atom węgla posiadał cztery wiązania. Teraz, przy zapisie cząsteczki propanu, może ci się wydawać, że wszystkie te wzory są równie proste i tak samo szybko się je pisze. Jednak wyobraź sobie, że masz związek zbudowany z 10 albo 15 atomów węgla. I musisz we wzorze strukturalnym pamiętać o tym, by napisać wszystkie atomy wodoru, jakie łączą się z atomami węgla. Tutaj z pomocą może przyjść uproszczony wzór szkieletowy. Pamiętaj, że na początku i na każdym zagięciu łańcucha masz jeden atom węgla. A do każdego atomu węgla jest przyłączone tyle atomów wodoru, aby każdy węgiel był czterowiązalny.